Krótka informacja przed odcinkiem. Dwie łapki w górę i wracamy do tej właśnie serii z Pokémon Mega Adventure. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Pokémon Mega Adventure. Dzisiaj postaram się trochę krótszy odcinek zrobić. Tak, żebym przynajmniej w 20 minutach się zmieścił, żeby nie zbyt długo nie montować i nie tracić zbyt dużo czasu. Ale zobaczymy, jak daleko mi się uda dzisiaj dojść. La, gram w tę grę. Czy chcesz zagrać? Aha. Jeśli powiedziałem w tę grę, żeby nie mówić pełnej nazwy, jeśli nie. Ale. Dobra, wchodzę do następnego domu. Mr. Fuji. Dobra robota, Arket. Jesteś herosem. Aha, pewnie. Dziękuję mi za to, że tamtą wieżę w poprzednim odcinku ratowałem duchów. No to dobrze. Więc myślę, że teraz przejdę do następnego routa. Siódmego już. Aha, ale jeszcze przed tym... Przed tym do XP Merilla. Zobaczcie teraz ewolucję. Ale może lepiej zmienię, bo to jest typ leśny. Typ leśny i trawiasty to w sumie na to samo wchodzi. Paraliż. W sumie dobrze zmieniłem, bo to akurat tego Pokemona, którego używałem, wyciągałem do Expo, więc. Kurde, znowu zapomniałem, że on ma drugi typ. On jest też trujący, Budiew. Badiu. I myślę, że po tej bitwie już będzie ewolucja. Znowu typ trawiasty, o co tu chodzi? Typ trawiasty ma przewagę z wodnymi. No traf tym rolloutem. O nie. No to chyba będę musiał się wrócić do Pokécentrum. Chyba, że teraz trafi kolejny raz z rollouta. A nie, nie będę musiał. Chociaż tym połżym powderem niezłą robotę zrobił. I pora na ewolucję. No, ewolucja się udała. Teraz wchodzę szybko do Pokécentrum i ciśniemy z następnymi bitwami. Ok, teraz walczę z Crash Girl Mina i ma i Puma. Mam dość dużą przewagę poziomów, więc. Te bitwy nie powinny być trudne. Minfu. Myślę, że wprowadzę teraz swój typ latający, czyli Stickliego. Więc teraz mam bardzo dużą przewagę, bo on super efektywny atak. Super efektywne ataki mają to do siebie, że dwa razy więcej obrażeń zadają. I widzę, że tam mam item do zebrania. O, i też w poprzednim odcinku nie zebrałem jednego itemu i to był Shadow Ball. Już się po niego wróciłem i teraz go posiadam. To jest oczywiście Temka, która tego ruchu uczy. Czy idę do Floroma Town? No pewnie tak.
Ona posiada Sankerna. No jeden ze słabszych Pokémonów. No, mówisz, że jestem silny i powinien iść do tego odżywu. Powodzenia, no dobra. Dobrze, że wziąłem tego Duidla, bo on jest moim HM Slave'em, czyli im Pokémonem pod HM-ki. Pokémon Hunter? Aha. Ja nie wiem, o co gościowi chodziło, ale posiada Snivy'ego. O, szanuję, kolejny Pokémon z piątej generacji. Dobra. O, dał mi jeszcze Berry. Niech będzie. Już Floroma tam. Tu jest sklepik. Super Repele są, ale to chyba już wcześniej były dostępne. Trochę mogę kupić 10. A i na razie nic nie kupuję, bo mam trochę mało hajsu. Tu jest jakiś dom, zobaczę do niego. Czy jakiś Team Rocket Grand był? Tutaj chyba nic nie ma. I tu jest jeszcze gym. Tam nie mogę wejść, jeszcze potrzebuję odznaki. I myślę, że tych pobocznych trenerów teraz pokonam, a już walkę z Gym Leaderem zostawię na następny odcinek. Aha, ona chyba odczytała wcześniejsze odznaki jakie zdobyłem. Strasznie niskie te mają poziomy. Już pod 20 idę, a oni za 13. O, Bellosom wytrzymuje. Ale w drugiej turze już przegrywa. Dobra, używam kata. Okej, okay, kolejny trener chce zawalczyć. Dobrze, że mają typ trawiasty, to mój starter jest super efektywny. Fungusa chcę wprowadzić. Więc może teraz użyję Starawię moją. Oczywiście bez problemu. O, efekt spora miał. Więc teraz tracę kilka tur, jak będę używać tego Pokemona. Tu jakaś cenzura widzę. No i muszę już pewnie zamienić kolejność Pokémonu, bo już
22 poziom masz Cherryman. Protecta użył. No dobra, w nim wyjdzie Ninxio. Wiem, że on a typ elektryczny to za wiele to nie zrobi, ale zawsze może Taklem wjechać i Lirem. Czy Taklem, pewnie teraz już Bajtem. Używa Stringshota, żeby zmniejszyć moją szybkość. No i dał radę Ninxio. To jeszcze nie jest Gym Leader. To jeszcze jest zwykła bitwa. O, Bagbite się uczy mój. Weirpit. To myślę, że zamiast ale zamiast rollouta. Teraz wypróbuję ten atak. Dość spore obrażenia, ale jednak przeżył to. Albo dobra, zaryzykuję i poczekam aż... Albo nie, po prostu użyję full heal'a, to nie będę musiał czekać aż się wybudzi. No tak. Co, wcześniej na to nie wpadłem? Nie wiem. Wing Attack pokonuje przeciwników. No. O, i wreszcie ewolucja Venipida. Bilpit teraz inaczej będzie wyglądać i będzie miał lepsze statystyki. Wygląda jak koło. Iron Defense. Nie będę się uczyć tego. Tego drzewa nie da się wyciąć. No i tam już będzie pewnie główna bitwa, którą już pokażę wam w następnym odcinku. Więc to byłoby na tyle. Do usłyszenia i cześć!